Co miesiąc na moim koncie ląduje od 6 do pół tysiąca złotych. Nie chcesz się zamienić. Cześć, mam na imię Robert i jestem nauczycielem od 21 lat. I tak samo długo słucham, jakim jestem szczęściarzem, jak ciągle narzekam, choć tego nie robię, ale dobrze jest przypiąć komuś łatkę i włożyć do szufladki, że mam dwa miesiące laby. I że wszyscy jesteśmy roszczeniowi, każdy by się ze mną zamienił. Słyszę też, że zarabiamy krocie jak za tyle godzin pracy, najczęściej od polityków, albo że do tego zawodu idą tylko ludzie bez ambicji i ci, którym nigdzie indziej się nie poszczęściło. Ostatnio coraz częściej słyszę też lub czytam, że nikt mnie w niewoli nie trzyma, zawsze mogę zmienić pracę jak tak mi źle. Żebycie nauczycielem to misja i powołanie, więc nie wypada w ogóle rozmawiać o pieniądzach. Co ciekawe, często słyszę takie mądrości od ludzi, z którymi na temat mojej pracy nie rozmawiam. Oczywiście są i inni, opozycjoniści, którzy krzyczą: walczcie o swoje, system edukacji to porażka, w was cała nadzieja. Ale nie o tym. Obojętnie, co do tej pory uważałeś lub uważałaś, chcę ci opowiedzieć, jak wygląda mój dzień, tydzień, rok. Moje życie. Prawie całe swoje dorosłe życie spędziłem przy tablicy, naprawdę zjadłem na nauczaniu zęby, mimo wszystko w jakiś sposób lubię tę robotę. Ma swoje plusy, bez dwóch zdań. Ale ma również cienie, a tych jest zdecydowanie więcej. Dziś w polskiej szkole można w pewnym sensie przegrać swoje zawodowe życie, nieustannie zderzając się ze ścianą. Zobacz, jak naprawdę wygląda moja praca. Z wykształcenia jestem chemikiem, biologiem, od ponad 10 lat informatykiem, czyli mam za sobą podwójnego magistra, dwie podyplomówki i oczywiście niezliczone kursy, szkolenia i inne formy kształcenia podyplomowego. A większości już nawet nie pamiętam, ale mam stos dyplomów i długą listę w CV. Pracuję w trzech szkołach: jednej podstawówce i dwóch ponadpodstawowych. Chemię nauczam już tylko okazjonalnie, na zastępstwach. Przede wszystkim uczę od kilku lat informatyki, biologię w przedmiotach zawodowych, w technikach o profilu związanym np. z ochroną środowiska. Przedmioty zawodowe, informatyczne również są w moim nauczycielskim repertuarze w sporej ilości. Mój standardowy dzień zaczynam między 5 a 5.30. Wtedy wstaję. Lekcje zaczynam prawie codziennie o 7.10. Kończę 17.40 lub 16.00. Mam taki jeden dzień w tygodniu. Mowa tu o lekcjach z uczniami, tak zwanych godzinach przy tablicy. Pracuję w trzech szkołach w okolicy, dojeżdżam codziennie około 20 km. Dyrektorzy moich szkół często muszą się wymieniać nauczycielami, więc plan jest mocno dopięty. Zazwyczaj w ciągu dnia jeżdżę do dwóch różnych szkół. Kiedy wracam, jem obiad i padam ze zmęczenia. Potrzebuję przynajmniej godziny ciszy i oddechu, a potem siadam do reszty obowiązków. "Oczywiście, jeśli to dzień, który poza lekcjami w planie nie ma innych dodatkowych niespodzianek, jak większość moich rodaków, pracę przynoszę do domu. Często muszę również zrobić coś przez weekend. Jednak, żebym nie był roszczeniowy i gołosłowny, opiszę teraz, co jeszcze tak naprawdę należy do moich obowiązków oprócz lekcji w szkole. Są to na przykład wywiadówki, przygotowanie się do lekcji, sprawdzenie prac, kartkówek, zadań, sprawdzianów, wyjścia. Wycieczki, prowadzenie dziennika, wstawianie ocen, odpisywanie na wiadomości uczniów i rodziców, rozwiązywanie na bieżąco różnych problemów wychowawczych czy szkolnych, odbieranie nieskończonej ilości telefonów od rodziców i innych nauczycieli, przygotowywanie materiałów dla uczniów, którzy proszą o pomoc, mają swoje ambicje lub talenty, prowadzenie obowiązkowej dokumentacji szkolnej, tej dotyczącej uczniów i tej dotyczącej mojej pracy. Zadania zlecone przez dyrektora. A mieści się tu absolutnie wszystko. Od zastępstw, po ogarnianie powierzonych konkursów, imprez, czy wiązania kokard na 11 listopada. Słynne czarnkowe, czyli godziny na konsultacje dla uczniów. Tutaj nie będę się czepiał, zawsze poświęcaliśmy ten czas. Zawsze zostawało się na spotkanie z rodzicem, czy pomoc dziecku. Po prostu wcześniej nie były to sztywne godziny, a bardziej elastyczna forma. Rady pedagogiczne. Bardzo dużo pracy dochodzi w przypadku przedmiotów zawodowych, czyli ustalanie terminów praktyk, przygotowanie papierów, np. wniosków maturalnych, wniosków na egzaminy kwalifikacyjne czy komisje egzaminacyjne. Oprócz tego standardów pracy nauczyciela jest jeszcze sporo innych rzeczy, które zdarzają się od czasu do czasu. Np. Na nauczanie indywidualne, kiedyś sporadyczne, a po pandemii coraz częściej pojawiające się z powodu fobii szkolnej. Co to oznacza? Ano to, że muszę pojechać do ucznia i zrealizować lekcje w domu. Bywa to jedyne rozwiązanie ratujące tych uczniów. Ale mnie pogrąża. To nie osiedle, gdzie trzy czwarte klasy mieszka w pięciu pobliskich blokach. Nikt nie płaci mi za czas na dojazd ani za paliwo. Dostaję stałą stawkę za godzinę lekcyjną. Do tego okazjonalne współpracy z różnymi służbami. Od poradni psychologiczno-pedagogicznych po policję. Plus tzw. Tak wizyty środowiskowe wychowawcy z pedagogiem, jeśli dzieciak zniknie ze szkoły lub dzieje się z nim coś podejrzanego. Różnie bywa. Jeśli spotkanie zdarzy się w godzinach lekcji, to super. Jeśli nie, i tak muszę jechać dodatkowo, za darmo. Niestety, informatyka w moim przypadku była trochę zawodowym strzałem w stopę. To nie jest lekki przedmiot dla nauczyciela. Okazuje się szybko, że nauczyciel informatyki jest darmowym informatykiem dla całej szkoły. Lub w szkół, jeżeli pracuję w kilku. Co leży w moich niepisanych obowiązkach? Normalny serwis ratunkowy. Jeżeli coś nie działa, należy zainstalować nowy sprzęt, nauczyć kogoś z niego korzystać. To ja muszę się tym zająć. Prowadzę stronę internetową szkoły, czasem social media. Organizuję dni otwarte, transmisje i praktycznie wszystko, co wymaga posługiwania się komputerem. W trzech szkołach jestem również odpowiedzialny za system do nauki zdalnej, zakładanie kont, zgubione hasła, dziennik elektroniczny czy drukowanie świadectw. W każdej jest kilkuset uczniów. Najgorsza była pandemia. Byłem załamany i stałem się w swoim domu meblem. Siadałem o szóstej do komputera i nie wstawałem nawet na obiad. Często kończyłem dopiero po dwudziestej pierwszej. Nauczyciele zostali zostawieni sami sobie na pierwsze miesiące. Nie zliczę, ile razy w kółko tłumaczyłem, jak udostępnić ekran albo napisać coś na czacie. Ile razy mówiłem, że trzeba włączyć mikrofon. To było prawdziwe piekło i uczucie ciągłej beznadziei. Do tego olbrzymia presja, bo tracą na tym uczniowie. Oczywiście codzienne utrzymywanie sprzętów i ich przygotowywanie do lekcji oraz do egzaminów. Zazwyczaj zajmuje mi to całe popołudnia i weekendy. To są dziesiątki komputerów do ogarnięcia, żeby były na tip-top na egzaminy. Wszyscy zawsze są najciekawsi tematu wynagrodzenia. Będzie i o tym do bólu szczerze. Mieszkam w dość małej miejscowości na Śląsku. A to również istotne, bo tutaj bez samochodu jest jak bez ręki. Komunikacja publiczna istnieje tylko w teorii. Autobusy w środku dnia w ogóle nie kursują. Czasem między kolejnymi jest godzina czekania. Jest i więc koszt dojazdów, którego nie da się obniżyć. Jasne, każdy płaci za dojazdy do pracy. Jednak zaraz wyjaśni się, gdzie twichaczyk. Nikt nie zwraca nauczycielom, przynajmniej nie w szkołach, przez które się przewinąłem, ani za dojazdy, na nauczanie indywidualne do ucznia, ani za wyprawy na konkursy i olimpiady, ani za dojazdy na konferencje i szkolenia. Może czasami obrotny dyrektor zorganizuje kasę z rady rodziców za zwrot na bilety PKP podczas wyjazdu z uczniem na finały prestiżowych konkursów. Do rzeczy. Co miesiąc na moim koncie ląduje z tytułu pracy nauczyciela od sześciu do siedmiu pół tysiąca złotych. Tyle jest na rękę. Politycy będą posługiwali się kwotą brutto, żeby wyglądało na więcej. W sumie, gdyby powiedzieć, że zarabiam sześć tysięcy, sporo osób uzna, że to dużo. Ale jest tylko jedno ale bardzo duże. Mam 46 godzin przy tablicy, a to oznacza, że pracuję dokładnie dwa i pół etatu. Jeden etat to 18 godzin. Wiesz, że w takim razie zarabiam za etat od 2400 do 3000 miesięcznie. Zaczyna wyglądać to inaczej. Ostateczna wysokość pensji jest często nie do przewidzenia. Zależy od nadgodzin i dodatków, tak zwanego uśredniania pensji, gdy na przykład zajęcia kończą maturzyści i wypadają nagłe godziny przy tablicy. To jest naprawdę niegodne pracować jak maszyna. Nikt na tym nie zyskuje. Z jednej strony marzę o tym, żeby mieć jedną pracę, z drugiej strony nie utrzymam za to rodziny. Od kilku lat chcę zrezygnować z jednej ze szkół, ale sytuacja jest beznadziejna i zawsze jakoś dam się urobić dyrektorowi na te dodatkowe godziny. Nie ma nauczycieli. Zresztą, jak w każdej pracy, nikt nie chce palić za sobą mostów. Skoro jest tak źle, dlaczego nie odejdę? Nie jestem pewien dlaczego. Nie z powodu szczytnych ideałów, choć długo lubiłem swoją pracę. Nie mam siły, nie mam zabezpieczenia finansowego, żeby rzucić robotę i potem szukać czegoś na rynku. W ciągu roku szkolnego jest to praktycznie niewykonalne, nawet pójście na rozmowę czy rekrutację. My naprawdę nie możemy brać na siebie urlopu, gdy są lekcje. Jeśli zdarza się coś, co tego wymaga, chociażby pogrzeb kogoś bliskiego, czy zwykłe urzędowe sprawy do załatwienia, których nie zdążę załatwić po lekcjach, muszę brać urlop bezpłatny, ale jest to niemile widziane. Wiadomo, brak nauczyciela stawia szkołę na głowie. Trzeba znaleźć zastępstwo i ogarnąć dzieciaki. Moje życie toczy się kołem, odmierzane tygodniami, miesiącami i latami. Szkoła wciąga, ale nie w pozytywnym znaczeniu. Ta praca ma specyficzny rytm, z którego ciężko się wybić, urwać z tego kółka małą pauzę, żeby zrobić coś dla siebie. Presja jest ogromna z każdej strony, siły coraz mniejsze i coraz częściej, czy zwykłe poczucie niesprawiedliwości. Czy naprawdę jesteśmy frajerami, którzy powinni się poświęcać? Ile razy nasz interes lądował w koszu, bo dobro dzieci najważniejsze. Jest presja dyrektorów, cisną kuratoria, jest presja rodziców, uczniów. Jest presja społeczeństwa, które nami gardzi albo z nas się śmieje. Tak, jestem sfrustrowany i wypalony, jak chyba wszyscy moi koledzy. Ale to nie znaczy, że robimy cokolwiek na odwal się. Nadal wkładamy ogrom pracy, żeby zrobić wszystko jak najlepiej. Emeryci uciekli, młodzi nie przychodzą. Polska szkoła jest statystycznym nauczycielem w wieku średnim, który często marzy tylko o tym, żeby nie być tak bardzo zmęczonym, nie pracować dekadami na kilku etatach, żeby traktować go z szacunkiem, albo żeby mieć dość odwagi, pieniędzy i czasu, by z tej szkoły uciec. To co, teraz uważasz, że warto? Dziękuję za wysłuchanie tej historii do końca. A czy wy uważacie, że warto być nauczycielem? Jakie jest Wasze zdanie? Podzielcie się z nim ze mną w komentarzach. No i do usłyszenia już w następnym odcinku.